Co? Wybieramy Polskę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, ponawiam z serca i poczucia odpowiedzialności apel do nas wszystkich, do Państwa i do siebie o udział w nadchodzących wyborach. Wybory to akt politycznej odpowiedzialności. A polityka, jak często przypominamy sobie, to roztropna troska o dobro wspólne. Słowo roztropna nie jest bez znaczenia, wręcz przeciwnie ono określa realizm, konkret tej decyzji. Powiedzmy jasno: są w gronie kandydatów osoby, które w sposób rażący przeczą wartościom, zasadom, normom moralnym katolickim katolik, który głosowałby na kandydata popierającego aborcję, legalizację związków homoseksualnych, genderyzm, na kandydata praktykującego krzywdę ludzi w postaci na przykład dzikiej reprywatyzacji, kandydata wspierającego rażącą niesprawiedliwość. Taki katolik zdradza Boga, zdradza Kościół. Jeśli tych ludzi Kandydatów z listy wyborczej usuniemy mentalnie pozostaną naprawdę nieliczne nazwiska. Do niektórych z nich możemy czuć większą sympatię, przekonanie, jakieś pozytywne emocje. Bo kandydat jest bardziej przekonujący, bo może jest młodszy, bo wygląda bardziej atrakcyjnie, ale niech tu się włączy właśnie owa roztropna troska i niech Zapyta w nas o poparcie polityczne tego kandydata, o jego doświadczenie, o możliwości budowania zaplecza politycznego. I kiedy postawimy te pytania, kiedy roztropnie udzielimy na nie odpowiedzi, pozostanie, nie waham się powiedzieć, tak naprawdę bardzo konkretny wybór. Każde wybory są ważne, ale te, mają charakter szczególny. Pamiętam jak kiedyś pewien pan taksówkarz wiozący mnie z dworca na uczelnię Toruńską zapytał retorycznie: I proszę zobaczyć, co się przez tych parę ostatnich lat u nas zadziało, a jak byśmy wyglądali, gdyby tacy ludzie rządzili nami od 89 roku. Wiemy, że te zmiany po roku 89 nie są proste w ocenie. Wiemy, że w tych zmianach są epizody i grubej kreski, które umożliwiły kariery polityczne ludziom nieprzyzwoitym i nieuczciwym. Wiemy, że są epizody jak ten, który jest określany symbolicznie mianem nocnej zmiany, który stał się symbolem blokowania reform i utrwalania postkomuny. Ale wiemy też, proszę Państwa, że od kilku lat naprawdę żyjemy nadzieją, ale wokół tej nadziei. Szaleje burza cywilizacyjna. Jej symbolem w ostatnich latach stała się walka o rodzinę, o czystość dziecka, o jego wychowanie do miłości, o prawo do życia. I to nie jest już kwestia sporu o priorytet tego, czy najpierw budujemy drogi czy mosty, czy najpierw budujemy markety czy szpitale. To jest spór o to, kim jest człowiek. Spór dogłębnie fundamentalny. Od strony, która w tym sporze zwycięży, naprawdę zależy nasza przyszłość przyszłość naszego narodu, przyszłość każdego z nas. Można mieć zawsze jakieś uwagi krytyczne w stosunku do każdego z mądrych i dobrych ludzi. Można lubić i nie lubić takie czy inne maniery w zachowaniach ale mamy się kierować roztropną troską o dobro wspólne. Jeśli ulegniemy bezrozumnym emocjom, jeśli zechcemy zrobić coś na przekór roztropności, powiem najoględniej, trzeba nam będzie w tym żyć, a nawet więcej trzeba nam będzie się z tego rozliczyć. I to nie wobec instytucji Sądu Najwyższego, ale wobec tej o wiele poważniejszej instancji, tej naprawdę ostatecznej. Życzę Państwu i życzę sobie, byśmy wyrazili naszymi głosami to, czym jest dla nas Polska. I dziękuję zarazem za możliwość goszczenia w Państwa domach w tym mijającym czasie. I do zobaczenia po wakacjach.